Mój kotek jak na razie przemieszcza się w prawo i w lewo po ekranie. W momencie kliknięcia miauczy i wyświetla napis powitalny, ale jego ruch jest ciągle ruchem nienaturalnym. Chciałbym, żeby mój kot przebierał łapkami. W tym celu skorzystam z opcji kostiumy. Każdy duszek w Scratchu ma kostiumy. Akurat w przypadku kotka są to dwa kostiumy. Jeden z nóżkami w ten sposób ułożonymi, a drugi z nóżkami ułożonymi w ten sposób. Zmiana tych kostiumów na jeden i drugi powoduje wrażenie machania łapkami. Jak to zaimplementować? Otóż utworzę osobny skrypt, kolejny zdarzenia, kiedy kliknięto flagę. No tak, machanie łapkami ma się zaczynać wtedy, kiedy jest start gry, czyli może być tu ponownie zdarzenie, kiedy kliknięto łapkami, kiedy kliknięto flagę. I następnie znowu pętla zawsze, ponieważ kot musi przebierać łapkami ciągle i ciągle i ciągle. W przypadku dźwięku miał, nie było tutaj pętli, nie było tutaj powtarzania. Natomiast zarówno przemieszczanie się po ekranie, jak i machanie łapkami musi być wykonane w pętli, musi być wykonane powtarzalnie. W tej pętli, w sekcji wygląd, ustawię zmianę kostiumu. Następny kostium. O, i tak zapisana opcja powoduje, że mój kotek przebiera łapkami. No, przebieranie jest troszeczkę zbyt szybkie, należałoby je spowolnić. W tym celu szukam kontrola i czekaj. I po każdej zmianie kostiumu kotek będzie czekał jedną sekundę. No, teraz machanie łapkami jest znowu zbyt wolne dla odmiany. Jedna sekunda to troszeczkę za dużo. Mogę spróbować na przykład 0,5. Już machanie jest bardziej naturalne. Powiedzmy 0,2 dla szybszego biegu. Zwracam uwagę na to, że w miejscu, w którym wpisałem liczbę, skorzystałem z kropki dziesiętnej. Jest tutaj stosowany amerykański zapis liczb dziesiętnych, nie z przecinkiem, tak jak w języku polskim, ale z kropką.